Zaczęło się w tamtym roku. W tamtym roku zorganizowałem akcję, która miała na celu zebranie środków dla Fundacji Śląskiej Hospicjum dla Dzieci. Wtedy trasę Tychy Gdańsk przejechałem na rowerze. Wtedy też udało się pozyskać kilku sponsorów, którzy przelali pieniążki na Śląskie Hospicjum dla Dzieci. Wtedy zlicytowaliśmy też dwie koszulki. Jedną koszulkę od kadry narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz naszych mistrzów świata w siatkówce. No w tym roku również sponsorzy dopisali. Oprócz tego ja mam na trasie puszkę, do której będę zbierał pieniądze. W akcję zaangażowany jest również Urząd Miasta, Policja. Za to dziękuję. Wspaniała akcja charytatywna i jeszcze człowiek, który się dla tego wszystkiego poświęca, bo niech ktoś spróbuje przebiec taki dystans z Tychów do Gdańska. Zobaczy, co to znaczy. Bezinteresownie zupełnie. A to wszystko Paweł, chłopak z Katowic, policjant z Katowic, z czego jesteśmy bardzo dumni. Bardzo się cieszymy, że się tego zadania podjął. Planuję 11 listopada w godzinach wieczornych zameldować się w Gdańsku na ulicy Kopernika 6 pod hospicjum imieniem Eugeniusza Dudkiewicza.